Panie profesorze, szanowni państwo, tak zostanie już, bo to jest dla mnie pan profesor, bo to, że przez przypadek ja niby też jestem profesorem, to tak naprawdę zawsze pozostanę uczennicą pana profesora i tak to już będzie. Rzeczywiście ten spektakl towarzyszył nam podczas pierwszego spotkania listopadowego i ja myślę, że te wrażenia i emocje, one absolutnie nie uległy zmianie, na pewno się nie zmniejszyły, nie wiem, być może, że scena, światło również wydobyły znacznie, wydaje mi się, znacznie więcej niż to, co mogliśmy obejrzeć w hali stulecia, niemniej tekst jest tekstem i upewniam się po raz wtóry, że to jest również znakomity tekst do tego, żeby go słuchać ze sceny. Proszę państwa, podczas naszego pierwszego spotkania, dosyć krótkiego tak naprawdę, w listopadzie mieliśmy zaledwie chyba kilkadziesiąt, no 20, może 25 minut na taką bardzo pobieżną rozmowę, ale podczas tej rozmowy bardzo często powracało takie słowo, które w zasadzie stało się słowem kluczem, pojęciem tej naszej rozmowy, palimpsest. Mówiliśmy o tym tekście, o tej książce, jako o swoistym palimpseście, przez który może trzeba się przedzierać, a może otwierać kolejne warstwy, żeby rozpoznawać, żeby dochodzić do sedna. I tak sobie później pomyślałam, że rzeczywiście ten palimpsest to tak naprawdę jest cały ten tom. Nie wiem, czy wszyscy państwo już mają przed sobą, czy mieli przed sobą tę książkę, ale tak naprawdę cała historia zaczyna się już tutaj, na tej okładce, bo ta strona wizualna tej okładki wcale nie jest byle jaka. Wydaje się, że rzecz jest szara, no 83 rok, to wszak nie było tam wielkiego szaleństwa, ale to, co mamy przed sobą, nie wiem, czy ci z państwa, którzy mają ten wolumin przed sobą, zwrócili na to uwagę, że tak naprawdę mamy przed sobą kalendarz. To jest kalendarz jednoplanszowy. Ja nawet się pokusiłam o to, żeby sprawdzić, czy autor, pan Danielak, rzeczywiście odtworzył 83 rok i zrobił to. 83 rok, panie profesorze, pamięta pan, zaczynał się w sobotę. I tak to właśnie jest tutaj, na tym kalendarzu jednoplanszowym, pokazany w ciągu tych 12 miesięcy. No, ale tych warstw jest znacznie więcej i o nich właśnie chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali z panem profesorem, poczynając od tej właśnie pierwszej zewnętrznej, która wcale nie jest niebagatelna, bo ona przenosi się też do środka. Ta strona graficzna prowadzi nas właściwie przez cały rytm, tworząc taki rytm tej książki. Może od tego zacznijmy właśnie. Znaczy ja chciałbym bardzo podziękować wydawcy, wydawnictwu Warstwy. To wcale nie są jakieś okazjonalne, czy takie, jak zwykle się czyni, podziękowania. Bo rzeczywiście prace nad tą książką trwały bardzo długo. Ona przeżyła trzech kolejnych dyrektorów, ale to jest jakby inna sprawa. Trwały bardzo długo, ponieważ no, redaktor, pan Emil Pasierski, który dzisiaj nie mógł być, bo jest w Wilnie na targach książki, czytał to pół roku. To znaczy, z początku wydawało mi się, że jest trochę wystraszony tak naprawdę, ale później tak delikatnie mówiąc się w to wciągnął. Okazało się, że też jest z tych okolic, to znaczy Kołłątaja, Plac Kościuszki, Stawowa i ten dziwny taki trójkąt w środku miasta. Jest, oczywiście nie z tych lat, tylko współcześnie. Pracował nad tym pół roku, jakby uczynił bardzo dużo dobrego. Proszę pamiętać, że ten tekst rzeczywiście powstał w 83 roku i z jakiegoś tam powodu, nie będę tutaj tej całej, może kiedyś to opiszę, bo jestem jak echo, dlaczego tak się stało, że ukazał się dopiero po ponad 30 latach. Trwał i trwał, no był maszynopis taki strasznie gruby, który gdzieś przepadał w szafie coraz dalej. I nagle się jakby objawił i ukazał. Zostały przeze mnie jeszcze raz napisane. Mniej więcej 10% z tej późniejszej mojej wiedzy i jakby doświadczenia też życiowego zostało zmienione, ale bardzo, bardzo niewiele. Podczas kiedy redakcja tutaj znakomicie mi pomogła, bo ja już w pewnym momencie tego tekstu nie widziałem. On ma prawie 365 stron. Sprawdzając wszystko bardzo dokładnie i co najważniejsze, bo tu mówimy o sprawach bardzo takich intymnych, literackich, stawiając przecinki. Dlatego, że tekst był taką formą niesłychanie swobodną, takiego ciągu myślowego,
ja już w pewnym momencie miałem pomysł, żeby jedną stronę zrobić przecinków na początku i żeby każdy sobie wstawił, gdzie mu pasuje, prawda? Ale no to było jakoś niedopuszczalne wydawniczo. Prosiłem redaktora, żeby mi to trochę ułatwił i każdy przecinek był dyskutowany. Przez co trwało to pół roku. Ale również sprawa graficzna. Proszę pamiętać, że ponieważ nakład jest poetycki, państwo jesteście tu jednymi z nielicznych ludzi na ziemi, którzy będą mogli kupić tą książkę, bo nakład jest tak niewielki, że obawiam się, że Chińczycy nie będą mieli takiej szansy. To ewoluowało, znaczy dołączyliśmy fotografie, których w pierwotnej wersji nie było, i tytuły tych poszczególnych stron, one były tylko numerowane. Okazało się, że tak łatwiej jest coś znaleźć, zapamiętać i wrócić jakby do tekstu, ponieważ Justyna mówiła tu o palimpseście, ale tak naprawdę to jest model do składania. Znaczy, oczywiście historia jakby rodzinna, o której tutaj częściowo państwo usłyszeliście, jest ważna, ale można każdą stronę czytać oddzielnie i do niej wracać. Zresztą właściwie taka lektura jest wymagana. Stopień napięcia jakby wewnętrznego tego tekstu jest tak duży, że nie można tego czytać jakby ciągiem jednocześnie, bo no to się człowiek zamorduje. Podczas kiedy każda strona oddzielnie może być, jest mini opowiadaniem tak naprawdę, z kodą, z zamknięciem, z taką puentą. I to chyba był taki pierwotny zamiar, żeby jakby umożliwić współczesnym ludziom i dwie rzeczy sprzeczne ze sobą. To znaczy, wydawcy wymagają teraz bardzo grubych książek, dlatego że wszyscy chcą czytać, znaczy ci, co jeszcze czytają, grube książki. Też, no to jest prawie 400 stron. Uważam, że ten warunek został spełniony. A oprócz tego można czytać każdą stronę oddzielnie, czyli dla ludzi, którzy nie mają czasu czytać grubych książek, albo ich to męczy, no mogą sobie czytać pojedynczo. Ja oczywiście sobie tu żartuję, tak jak zawsze, ale jest to dosyć skomplikowana narracyjnie struktura, o tak to nazwijmy. Ja zresztą tak sobie wymyśliłem, że ponieważ lud nie czyta książek, to może filolodzy to przeczytają. I oni decydują o istnieniu literatury. Myślę, że jeszcze wrócimy do tej komplikacji narracyjnej, skoro ma być trochę też filologicznie. Ale tutaj dotknął pan profesor dwóch właściwie jeszcze takich bardzo interesujących kwestii, bo rzeczywiście podczas naszego pierwszego spotkania właściwie w ogóle nam już nie wystarczyło czasu, żeby przyjrzeć się chociaż odrobinę tym fotografiom. Domyślam się, że to jest archiwum rodzinne, dobór pana, bardzo indywidualny, bardzo osobisty, ale one są dosyć specyficzne, bo wydawać by się mogło, że mogłyby stanowić tło tej książki, ale one nie są tłem. One są takimi sygnałami, momentami niezwykle istotnymi dla tej książki, do tego stopnia, że niektóre z nich, właśnie nie wiem, jak to było z kolejnością, bo one stały się pretekstem dla tych poszczególnych takich opowiadań, jak to chciał pan powiedzieć, jak na przykład to cudne zdjęcie z konikiem drewnianym. Nie wiem, czy najpierw powstał tekst, a potem pan wygrzebał zdjęcie, czy najpierw znalazł pan zdjęcie? Znaczy, to jest tak, jak czy najpierw melodia powstała, czy tekst, prawda? Nie. Tu tekst jest pierwotny, absolutnie pierwotny. On został napisany w 1983 roku, a bez jakichkolwiek zdjęć. W ogóle nie miałem świadomości tych fotografii. Oczywiście niektóre to z tym konikiem jakoś utkwiło mi w pamięci, dlatego jest taki fragment, ale poza tym zdjęcia są dobrane jakby do już istniejących tekstów. Słowa są jakby przed obrazem. Właściwie one miały posłużyć trochę takiej mnemotechnice, żeby móc jakby sobie utrwalić, zapamiętać, a w pewnym momencie zauważyliśmy, że one stanowią osobną jakby jakość, że nawet taką czysto lekturową, że no ktoś, kto nie czyta, czy go męczy lektura, może sobie pooglądać obrazki. Jako historyk sztuki wiem, że chętniej ogląda się obrazki niż czyta interpretacje tychże. Także tutaj to jest takie ułatwienie, a jednocześnie no oczywiście wzbogacenie całości. Był wielki problem z tymi zdjęciami, ponieważ one też, tak jak ten
wytknęły z jakiejś szuflady, z tak zwanego archiwum rodzinnego, chociaż ja nie mam żadnego archiwum rodzinnego. To wszystko gdzieś przepadło w tych wszystkich takich przeprowadzkach i przejściach, poczynając właśnie od Lwowa, a kończąc już tutaj na Wrocławiu. Zresztą to było bardzo ciekawe, bo jakby ja na nowo odkrywałem, jak wyglądał mój dziadek na przykład, o czym nie wiedziałem, przy okazji tej książki. Mam wielkie podejrzenia, że niektóre zdjęcia są trochę zafałszowane, to znaczy one towarzyszą jakiemuś opowiadaniu, ale to wcale nie musi być tak, że to są ci ludzie. Podczas kiedy, ale kto to ich pamięta, oni już wszyscy nie żyją. Podczas kiedy wszystkie nazwiska, wszystkie imiona, wszystkie ulice, wszystkie miejsca są prawdziwe. Znaczy, pod tłem jakby, i to mnie bardzo fascynowało, jak można coś takiego zapisać, nie tylko pamięć, ale miejsca, rzeczy. Teraz bardzo dużo pisze się o rzeczach, rzecz stała się takim przedmiotem badań, podczas kiedy, no właśnie, jak to jest z tymi rzeczami, jak one istnieją, kiedy już ich nie ma tak naprawdę. I no, były opisywane, tylko że jest to bardzo specyficzny opis. Tu Państwo nawet słuchając tych fragmentów, mogliście zauważyć, że w każdym momencie, kiedy słowo jakby zbliża się do rzeczy, jednocześnie od niej ucieka. Właściwie tak jakby się jej trochę obawiało, mam wrażenie, w tym momencie i próbuję stworzyć taką otoczkę semantyczną, nie wiem, poetycką, bo no nie bójmy się tego słowa, to jest proza poetycka, chociaż nikt jej nie lubi, bo jest trudna i jakby jest pewną rzadkością w literaturze, trzeba się jakby do niej przemóc wręcz. To było bardzo ciekawe doświadczenie, z tym, że ono w tej postaci już się nie powtórzy, nie będzie drugiej części czy kolejnej części tego tekstu, on jest jakby wystarczający. Ktoś mnie kiedyś ostatnio pytał właśnie o co mi chodziło, że coś takiego robiłem mając lat 30. O nic mi nie chodziło. Chciałem jakby zapisać coś, o czym jeszcze pamiętam, czego na przykład dzisiaj już bym nie pamiętał. Wymyśliłem sobie na własny użytek, chociaż jest to formalno bezczelna, niewiarygodna, że to są takie sklepy cytabonowe PRL-u. Bo PRL jest tłem tego tekstu. Całość dzieje się w PRL-u. Dla badaczy PRL-u myślę, że może być to ciekawe, bo jest tutaj jeden fragment poświęcony analizie kartki na mięso, bardzo szczegółowej, takiej semantycznej czy literackiej, co jest śmieszne. Bo w ogóle tam jest dużo śmiesznych rzeczy. Szczerze Państwu powiem, że co jakiś czas sobie to czytam i śmieję się w rozpuku właściwie. To, nie wiem, to głupie trochę. Ale to inaczej nie mogło być, no bo to jest pana książka i tak musiało być. Natomiast zostając jeszcze moment przy tych zdjęciach, to tak rzeczywiście myślę sobie, że one z jednej strony, no jak każde tego typu wstawki wizualne w książce, pełną formę dokumentalną, sentymentalną niewątpliwie, bo zostały wyciągnięte z bagażu doświadczeń, pamięci, także właśnie chyba trochę żartobliwo-humorystyczną, niektóre szczególnie, ale tych artefaktów, które się pojawiają na tych zdjęciach jest kilka, one są też interesujące i oczywiście świadczą też o czasach, o których pan pisał, tak? Bo to inaczej być nie mogło. Jest piłka, zdaje się, pierwsza, która się pojawiła na podwórku, jest trabant, o ile dobrze pamiętam, tak? To są rzeczywiście, bo wspomniał pan profesor przed chwilą o innym spojrzeniu na tę książkę, może na rodzaj mozaiki, czyli takie, dokładamy takie kolejne tesery maleńkie, które nagle zaczynają budować nam jakąś taką mozaikową ikonosferę. Czy te drobiazgi, które się pojawiły tutaj na zdjęciach, które pan wygrzebał gdzieś z tych szuflad i z pokładów swojej pamięci, czy one też funkcjonują na zasadzie jakichś obrazów, które powracają czasami, jak ten konik, do którego pan tutaj też chyba kilka razy nawet powraca w swojej książce? No, forma istnienia naszej pamięci jest dosyć złożona. Jedni mają bardziej jakby linearną, słowną, inni właśnie obrazową, przestrzenną. Ja mam wszystkie naraz, także to absolutnie tutaj nie ma ograniczeń. To znaczy, chciałem tylko jedną rzecz zaznaczyć, że tak naprawdę oczywiście tam jest coś takiego, co się nazywa życiem, historią, opowieścią.
Ale z mojej strony jakby właściwie w momencie, kiedy to pisałem, a już na pewno kiedy do tego wróciłem po latach, istotną była kwestia tak zwanej formy literackiej, która jest bardzo specyficzna, bo na przykład w tych tekstach są i nie są dialogi. Znaczy dialogi są wpisane jakby w tok opowieści, niewyróżnione, tak jak się to normalnie robi. Tu zresztą one są jakby jednym z elementów tej struktury opowiadania. Da? Takich rzeczy jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele, ale to już oczywiście dla specjalistów, na których no, ze wstydem powiem liczę, odniesień, linków do tradycji literackiej, do historii literatury, do książek, do takich trendów, cytatów, również z popkultury, z piosenek, z tego, co wówczas było ważne. Jest osobna strona o czerwonych gitarach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta taki piękny zespół. Jest osobna strona o Beatlesach. Jest no, mnóstwo takich o tym, że na ulicy Ruskiej był kiosk, w którym sprzedawano plastikowe pocztówki dźwiękowe. Jest o dawnej hali targowej, gdzie kupowało się no, najrony i płaszcze ortalionowe. Jest o szaberplacach. Mówię, że to jest historia jakby zamknięta w tych latach, no już takich trochę postalinowskich. Jest rok 68 i to, jak ja wtedy to odbierałem, z tym zauważyłem, że właściwie studia po mnie spłynęły jak po kaczce i że o tym jest jakoś tak niedużo w ogóle. Jeszcze o polonistyce trochę, ale no już dalej nic nie powiem, także... Są takie jakby momenty przerwy, co właściwie zastanawia. Myślę, że dla kogoś, kto zna Wrocław na przykład, może to być ciekawe, bo Wrocław jest wszechobecny, tak naprawdę wszechobecny w tej książce, w takim tle przetworzonym. No, na przykład Fontanna Posejdona jest taka strona, której nie ma do dzisiaj, a która była, ten cały Nowy Targ, który ja jeszcze autentycznie pamiętam jako Szaberplac, gdzie można było wszystko kupić i sprzedać. Ta ulica Nowowiejska, te kolejne adresy, Plac Kościuszki, prawda? To wszystko jest obecne. Z tych osób, o których ja tu piszę, łącznie z moimi przyjaciółmi bardzo bliskimi, już prawie nikt nie żyje, co jest no, trochę smutne. Nie żyją no, rodzice, nie żyją sąsiedzi, nie żyją częściowo przyjaciele, koledzy z klasy, ze studiów. Ale to nie jest jakaś taka kronika śmierci. To jest taka opowieść o życiu, które przechodzi dalej, prawda? I jest jakby ważne, że ono się toczy, nawet w takich najsmutniejszych czasach, lat 80., bo no, też ze wstydem powiem, że jakby ten moment powstania Solidarności i stanu wojennego jest tu jakoś tak zasygnalizowany, jakby on jest i nie jest z takiej tej dziwnej perspektywy obserwatora. Jest taka teoria bardzo starożytna, że jedni przychodzą na zawody sportowe, na igrzyska olimpijskie, żeby brać udział, inni, żeby pohandlować. Ale ci najwspanialsi przychodzą, żeby być widzami, żeby się przyjrzeć, jak to się dzieje. I zachwycić. Zachwyt, tak. Zachwyt jest, ale zachwyt jest zawarty w słowach. Słowa są decydujące, słowa są najważniejsze. Ja uwielbiam słowa i to też widać chyba w tym tekście. Jest taki moment jakby uwolnienia słów właściwie, co jest charakterystyczne dla poezji, a w większych tekstach prozatorskich się nie zdarza. I to byłoby strasznie trudne i nudne, gdyby nie to, że to są takie zamknięte całostki. Takie pojedyncze, no właśnie, takie pojedyncze radę to wytrzymać. Tej mozaiki, tak. Ale rzeczywiście tutaj wielokrotnie Pan nawiązywał do pewnej trudności gatunkowej w ujarzmieniu tego tekstu od strony takiej formalnej, co łączy się równocześnie z czasem, który właściwie jest wszechobecny w tej książce, ale też można bardzo różnie o nim mówić a propos tej książki, bo książka wiemy już, że powstała w 1983 roku, wiemy, że powstała w ciągu konkretnego jednego roku, o tym Pan pisze już w samym wprowadzeniu, tak, sygnalizując to czytelnikowi. Wiemy też z tego wprowadzenia, że miała być, jak Pan to ujmuje, poetycką
autobiografią, choć ostatecznie uległa pewnemu przeobrażeniu i stała się dygresyjnym dziennikiem. I tak naprawdę te 30 lat życia zostały przełożone na pojedyncze dni, które niekoniecznie odpowiadają konkretnym latom. Pomieszałam. I raczej odpowiadają wybranym wydarzeniom, które wiążą się oczywiście z ludźmi, o których też Pan wspominał, tak? Spotykanymi, których się mija, którzy się pojawiają w moim życiu, którzy no właśnie czasami też odchodzą. Dlatego wcześniej jeszcze powiedziałam o pewnym takim wewnętrznym rytmie tej książki. Ona jest oczywiście naznaczona samą strukturą, o której już mówiliśmy, tych pojedynczych takich elementów. Natomiast to jest też rytm, o którym Pan zechciał powiedzieć, że można go trochę pominąć, znaczy wracać do poszczególnych tych tekstów. Chociaż ja uważam, że czytanie linearne też ogromnie daje dużo, bo kiedy się przeczyta 50 dzień i tylko 50, to on jest tylko 50 dniem, a kiedy się przeczyta wcześniejszych 49, to wie się, dlaczego ten 50 jest taki, a nie inny. I nie mogło być inaczej. Czy jest coś takiego jak konieczność tekstu, tak jak istnieje coś takiego jak konieczność w ogóle dzieła sztuki? Ono, żeby było dobre, musi zawierać w sobie ten element konieczności, inaczej jest właściwie czymś niepotrzebnym, tak mi się wydaje. Stąd nas zdumiewają mnie twórcy, jak to się mówi, niezwykle płodni, bo zawsze im nie dowierzam, jeżeli ktoś pisze 5 powieści w ciągu roku, to właściwie moim zdaniem powinien się powiesić, no ale to jest jakby inna sprawa. Ta konieczność jest tutaj zawarta, no i jeszcze raz wracam, w tekście po prostu. Proszę pamiętać, że jakby tekst jest czymś innym dla kogoś, kto go tworzy, a czymś innym, kto go odbiera, czyta, prawda? Te rzeczy, które mnie mogą interesować w nim, wcale nie muszą pokrywać się z tym, co interesuje przeciętnego, w cudzysłowie, czytelnika. Z tym, że no nie chciałbym tutaj jakby wchodzić w jakieś takie straszne zawiłości, żeby Państwa no całkowicie nie wystraszyć, bo pod nasze spotkanie, czy myśmy to powiedzieli, ma dzisiaj charakter promocyjny i książkę można kupić taniej dzisiaj wyjątkowo za 32 zł. Jest to jeden ze szczytnych celów tego naszego spotkania, żeby wydawca tutaj no jakby coś z tego również miał, prawda? No bo ja nic z tego nie mam, także liczę na przyszłe zyski. Także no, nic na to nie poradzimy. Rzecz jest, no cóż ja mogę jeszcze Państwu powiedzieć, rzecz jest ciekawa, zabawna, historyczna, opowiedziana z takim specyficznym feelingiem, prawda, wewnętrznym tych tekstów. Co jakiś czas zresztą, bo jest taka stara teoria, że właściwie jeżeli ktoś chce coś dobrego przeczytać, to powinien sam sobie to napisać, prawda? No nie ma nic dobrego do czytania na rynku, jakieś takie same dziwne rzeczy. No i co jakiś czas sobie tam zaglądam i na przykład dzisiaj przed tym spotkaniem pozwoliłem sobie zajrzeć z pewnym zdumieniem, że nic nie pamiętam. To znaczy, że większość tych tekstów gdzieś mi uciekła i można do tego najspokojniej w świecie wracać. Tak mi się wydaje. Także no polecam Państwu jakby tą książkę, bo jest naprawdę inna. To na pewno, to gwarantuję i nie będzie już takiej drugiej. Mam zresztą nadzieję, że ona spowoduje nie tyle jakąś falę takich książek. Proszę pamiętać, że to był pierwszy blog. Jeszcze nie było tego pojęcia wtedy, żeby pisać blogi. W tej chwili blogerki, o ile wiem, bo to głównie są kobiety, są niesłychanie popularne i ważne. Występują nawet w programach rozrywkowych w telewizji. W drugim programie u Jacka Kurskiego, także no, to już świadczy o pewnej sławie i chwale. To był pierwszy blog w czasach, kiedy były wielkie komputery Odra, do których podejść mógł tylko doktor matematyki. Czyli jakby wyprzedziłem w tym sensie czas zupełnie niespodziewanie. Nikt wtedy nie spodziewał się, że taka forma, chociaż dzienniki istnieją od zawsze w literaturze, to oczywiste. Tak, autobiografie, dzienniki, memuary, gdzieś z każdego tego gatunku można trochę odnaleźć tutaj w tej książce. Pan do niej powraca, a wewnątrz tej książki wielokrotnie też powraca Pan do
wybranych osób, które no, naznaczyły pana życie, bo oczywiście poznajemy najbliższych, poznajemy najbliższą rodzinę, ale poznajemy też przyjaciół, poznajemy sąsiadów. No, intrygujące jest to, że nie ma tutaj chronologii w tym poznawaniu tak naprawdę. Zaraz odnajdujemy mamę, zaraz potem dziadka, ale zaraz potem przyjaciół, potem są powroty związane z kolejnymi wydarzeniami, które właśnie stały się tymi impulsami jakimiś do jakichś zdarzeń, do przypomnienia sobie pewnych zdarzeń, łącznie z osobami, o których zechciał pan powiedzieć, że już właściwie przeminęły, ale może były mniej, może mniej barwne, może mniej znaczące, ale istniały, jak nie wiem, pan sąsiad Trzegda na przykład, a który po prostu tam był, który tam istniał. Ja nie chcę pana pytać o hierarchię ważności, bo to w ogóle nie ma sensu tych postaci, ale czy one gdzieś funkcjonują dalej, nie w Muzeum Wyobraźni, tylko raczej właśnie znowu w przestrzeni pamięci, skoro już o tym dzisiaj mówiliśmy? Że pamiętaj, że to było bardzo dawno temu, czyli ja już dzisiaj chyba bym nie odtworzył tych sytuacji, tych wszystkich osób. Wtedy jeszcze pamiętałem, to była inna epoka, tak zwana klatka schodowa. To było coś takiego jak taka mała wieś czy wspólnota. Wszyscy się znali, wzajemnie wychowywali sobie dzieci, pilnowali, prawda. Nie było tutaj jakichś takich podziałów w sensie finansowym. Pamiętam ten moment, kiedy za Gomułki z Rosji czy skądś tam tych Polaków wypuszczono i oni przyjechali, prawda. Ja mieszkałem, naprzeciwko mieszkał ktoś, kto był gdzieś z Wołynia czy z jakiejś takiej Ukrainy. Po 45 udało mu się uciec, a przyjechała jego rodzina. No to była tragedia, bo ta kobieta, która przyszła do nas, matka tam zawsze jakieś placki robiła, kluski, powiedziała, że pierwszy raz w życiu widzi taką białą mąkę. To był 58 rok. Takich zdarzeń jest wiele. Wtedy niewiele się działo i jednocześnie bardzo dużo się działo. Teraz dzieje się bardzo dużo, a dzieje się jakby bardzo mało tak naprawdę. Pamięć ma swoje prawa i pamięta się różne rzeczy zdumiewające niekiedy, a o tych niby najważniejszych zapomina natychmiast. Ale czasy były inne, to były czasy dzieci z kluczem na szyi, podwórka, na którym dzieci się bawiły, właśnie tej piłki, rowerą. Jakiejś takiej innej zupełnie historii, gdzie wszyscy byli równi, naprawdę wszyscy byli równi, nie było takich podziałów. Tu jest tylko jeden aspekt, bo takiego podziału, ja chodziłem do szkoły 55 na Kołłątaja podstawowej i wtedy zbudowano tysiąclatkę 71, taką biało-niebieską, do dzisiaj ona lekko popadła w ruinie na podwalu. No to byli paniczyki, to myśmy ich bili, bo to nie byli mili ludzie i w ogóle to była jakaś inna kasta. Nie śmieli wejść na nasze boisko. No. Takich rzeczy jest bardzo wiele. Proszę pamiętać, że w tej książce gro to jest dzieciństwo gdzieś tak właśnie, no bo 30 lat zamyka, czyli no zmieścić 400 stron prawie do jakby 30 roku życia, to trzeba się starać. Tym bardziej, że jeżeli się właściwie, to jest biografia bez biografii. To jest bardzo ciekawy problem, dlatego że jest taka szkoła historyczna francuska, która zastanawia się nad tym, jak pisać biografię ludzi, którzy nie mają biografii. Tak? Całe życie mieszkał pod lasem, robił saboty, jeździł do miasteczka, umarł. Dzieci też robiły saboty, prawda? Ja wiem, no cóż tu więcej można powiedzieć. Ja starałem się właśnie jako ten, co mieszkał pod lasem i robił saboty, rozpisać to. Rozpisać, że to jest ważne, że to robienie sabotów jest ważne, że to mieszkanie pod lasem, na placu Kościuszki 23/7, że czysta, że tutaj państwo mieliście ten fragment z sąsiadką, którą podglądałem, to wszystko jest prawda. Tutaj jest bardzo dużo takich cienkich spraw erotycznych w ogóle, to bym polecał serdecznie. W ogóle uważam, że polska literatura wyzbyta jest erotyzmu w sposób totalny. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja już stary jestem, no ale ci młodzi też jakoś słabo. Podczas kiedy tu ten tekst jest przesycony seksem, proszę powiedzieć, przesycony. Także polecam, można kupić za 32 zł. No to dopuszczmy może jeszcze garść pikanterii, może pójdzie za cztery dychy, no w końcu, że nie może.
Ale, bo, panie profesorze, ci wszyscy ludzie, którzy się tam pojawiają w tej książce, oni są osadzeni w przestrzeni miasta, o tym tam wspominam, no? I to jest ta przestrzeń najbliższa tego podwórka. Ja myślę, że wielu z nas tutaj ma w swojej pamięci zmitologizowaną klatkę schodową, któreś piętro i klucz na szyi, i tak było po prostu i to pozostanie na zawsze w nas, no bo to były najpiękniejsze lata i nie mogło być inaczej. W tej chwili już takich kluczy po prostu nie ma. Ale pojawiają się też takie trochę dalsze przestrzenie. Jak to było po 30 latach? Czy pan je w ogóle odnalazł jeszcze? Czy one jeszcze w Wrocławiu istnieją? Czy państwo je próbowali razem z panem redaktorem, bo wiem, że tutaj pan Emil mnóstwo pracy w to włożył, żeby rozszyfrować trochę tej przestrzeni również. On mi wszystkie cytaty sprawdził, balagania się z tym i nie pamiętam z czego cytuję. On pamiętał. Była taka idea, żeby jakby wrócić do tych miejsc, zrobić fotki, na przykład tych kamienic, ale odrzuciliśmy to, że to właśnie byłoby już po latach, prawda? Że to nie byłoby zdjęcie z tego czasu, tylko mogę pojechać na Nowowiejską i ta kamienica dalej jest szczęśliwie mocno zdewastowana i zrujnowana, czyli prawie wygląda tak jak wtedy, ale nie ma już kasztana, który tam rósł z drugiej strony na podwórku, bo w jakimś szale został wycięty, bo gałęzie spadały na samochody lokatorom. Wszystko można jakby powtórzyć, ale dwa razy do tej rzeki. To jest stara historia. Nie. Dlatego na przykład nie ma zdjęć spoza tej teczki, którą znalazłem. Nie ma, bo można było uzupełnić jakieś pocztówki, żeby to było jeszcze bardziej elegancko. Nie. Wszystkie są jakby autentyczne w tym sensie i no wydaje mi się, że to też jest jakaś wartość tego tekstu, podczas kiedy, no właśnie, przy lekturze jest coś takiego, to nawet w tym państwa spektaklu to trochę wynikało, chociaż oczywiście to były wyimki, bo gdybyśmy zaczęli czytać ten tekst, to by jakiś tydzień zajęło mniej więcej, tak jest gęsty, że jakby zaczyna się od rzeczy takiej niewielkiej, drobnej i później to się rozpędza, prawda, jest taka lawina słowna, później to wraca, jest jakby spunktowane, spuentowane i na końcu jest jakieś takie przesłanie właściwie moralne, czy no nie wiem jak to nazwać, bo ja nie lubię tego pierwiastka etycznego w sztuce, bo jest męczący, ale no siłą rzeczy opowieść o czasach i ludziach ma również taki wyraźny aspekt. Tym bardziej, że proszę Państwa, do tego PRL-u ludzie dzisiaj przecież wracają. Tutaj przed tym naszym spotkaniem, to się muszę pochwalić, byłem w Radiu Kultura i przez godzinę gadałem, ale zupełnie coś innego, nie mówiłem tak samo jak tutaj. Dwaj strażnicy, którzy w rozgłośni tam pilnują drzwi, mówili, opowiadali sobie o tym, jak to w PRL-u było pięknie. Ja już się tam nie wtrącałem, prawda, ale no nie powiem, jakich słów tam używali przy tym, bo to było takie wzmocnione trochę, ale patrz, mówi, tyle stoczni było i co to komu przeszkadzało? Robili ludzie, pracowali, a ten Wałbrzych, mówi, węgiel był, było coś, a teraz co? Właśnie śmieciami palą, nie? Bo nie ma koksu, kurwa. I tak przez 20 minut, tak? PRL jest ciągle obecny, on jest ciągle obecny nie tylko w tym pokoleniu, którego przeżyło, ale on wraca w takiej zmitologizowanej formie. Ale proszę pamiętać, że to nie jest książka dokumentalna, historyczna. To jest tekst literacki i takie są jego, nie moje, jego. On jest wyodrębniony osobno. Takie są jego ambicje, żeby być tekstem literackim właśnie takim w stylu i nostalgii, i opowieści, czegoś, co jest zabawne i seksualne. I, no tak jak jest na co dzień, przecież to dalej wszystko trwa, póki, jak to mówią, póki my żyjemy. Zdecydowanie jest to tekst literacki i jeżeli mielibyśmy go osadzić w kontekście pana twórczości, no to tutaj sytuacja nam się robi paradoksalna, bo to jest pierwszy pana tekst w 83 roku, prawda? Wcześniej niczego pan nie wydał, a równocześnie jest to ostatnia do tej pory książka, która powstała, przed nami kolejne, ale jak pan sam mówi, drugiej takiej nie będzie. Czy po tych 35 latach oprócz przecinków coś jeszcze powstało dodatkowego w tej książce? To znaczy, to ja musiałem to
zdemitologizować. Oczywiście on nie był pierwszy, ja zacząłem pisać tak jak wszyscy gdzieś, jak się zakochałem. Natychmiast zacząłem pisać, prawda? Tylko że w większości ludzi szczęśliwie to przechodzi. Mnie zresztą też szczęśliwie to przeszło na całe lata, tak to zwane stare lata jakby wraca. Jest taka w historii sztuki kategoria dzieła starych mistrzów. To są najczęściej rzeczy okropne, to starzy mistrzowie już nie widzą, nie słyszą, samo się powielają, prawda? Ale trzeba najpierw być mistrzem, żeby być starym mistrzem. Ja szczęśliwie uniknąłem tego mistrzostwa, bo nikt mnie przez całe lata nie wiedział. Nie istnieje w żadnym leksykonie pisarzy polskich, dolnośląskich czy wrocławskich. W związku z tym nie zostałem mistrzem, przez to w momencie, kiedy już ta starość przyszła, mogłem być dobry. Bez jakichkolwiek obciachów i obaw. Także nie, już wcześniej były różne rzeczy, tylko to się wszystko wlokło. Proszę pamiętać, że ja to dzisiaj opublikowałem, bo w intencji tego spotkania nawet nie wiedziałem, że tyle. Opublikowałem 16 książek literackich, 16 tytułów, bardzo różnych. Każda książka jest inna całkowicie. I one jakby zamierają, to znaczy powstają, są drukowane w jakichś tam poetyckich ilościach. Ktoś o nich wie, ktoś słyszał. Nie jestem związany z żadnym środowiskiem literackim, żadnym pokoleniem, żadnym pismem, nigdy nie uczestniczyłem w żadnym konkursie literackim, no nic kompletnie, nemo po prostu. W związku z tym one są i nie są, to jest taka przedziwna sytuacja, ale ja już pisząc ten tekst miałem za sobą co najmniej 6-7 lat pisania. I on jest jakby w tym momencie takim uwieńczeniem tego wcześniejszego pisania, a nie wcale jakimś debiutem. To on jest powtórzony teraz, 10%, tak jak mówiłem, uległo przetworzeniu, ale głównie to są te linki PRL-owskie, wynikające z tego, że no nie mogę sobie darować, żeby jednak coś tam nie wkleić, znaczy nie wzmocnić niektórych rzeczy. Proszę pamiętać, że w 1983 roku był to rok całkowitej beznadziei. Właściwie stracono nadzieję na wszystko. Połowa lat 80., że już zawsze tak będzie, że zawsze będzie komunizm, że zawsze będzie PRL, że zawsze będzie Jaruzelski, że nie wyplączymy się z tego, no bo żaden politolog świata nie przewidział, że Związek Radziecki upadnie bez wojny atomowej czy jakiegoś wielkiego kataklizmu. I myśmy w tym uścisku, w tej obręczy jakby żyli, próbując przetrwać tak naprawdę. Sztuka była wtedy chyba ważniejsza niż teraz, bo była taką formą odskoczni, utopii, pomocy jakiejś psychicznej, psychiatrycznej momentami. Także wszystko to się zmieniło, ale tutaj to nie jest absolutnie, absolutnie debiut. Prawdą jest, że pierwszy tekst został wydrukowany, pierwsza książka, to się nazywa związany z moim wyjazdem półrocznym do Leningradu czy Petersburga, wiersze północne. To jest rok dopiero 89, kiedy pojawiła się możliwość tak zwanego samizdatu klasycznego, to znaczy za czyjeś pieniądze gdzieś tam w piwnicy jakiś druk unikatowy, prawda? To są wszystko unikatowe druki. To jest dopiero rok 89. Czyli no jakby dużo później niż to tutaj, ten 83. Później było mniej więcej regularnie, co jakiś czas, ale no cóż, proszę Państwa, dowiedziałem się niedawno, że w Polsce co roku drukuje się ponad 700 tomików poetyckich. Także pojawia się ta przedziwna sytuacja, o której pisał Aleksander Fredro w roku 1843, że wszyscy chcą pisać, ale nikt nie czyta.